kołduny litewskie. Wszystkie składniki w opisie. Zacznijmy od ciasta. Mąka, sól, ciepła woda i rozpuszczone masło. Nie ciepłe takie, wystudzone już, ale płynne. Zaczynam wyrabiać, resztę już wyrabiam na blacie, na bardzo gładką masę. Bardzo dobrze wyrobione ciasto odkładam do miski. Opuszczone mąką z obu stron, żeby się za bardzo nie zeschło. I teraz farsz. Wołowina, czosnek, świeżo mielony pieprz, sól morska lub gruboziarnista, jak się by ktoś czepiał. I do tego duża ilość majeranku. Wyrabiam to na jednolitą masę. I z tej masy będę robił teraz takie niewielkie kulki. Zagnijmy lekko czasoprzestrzeń, bo to będzie chwilę trwało, żeby te kulki były właśnie gotowe. Pyk, są, widzicie. Cały talerzyk. Dobrze, teraz wałek, blat, ciasto. Rozwałkowuję tak mniej więcej na pół centymetra, odrobinę cieni. Wyrównuję i układam sobie kulki. I to teraz ładnie zawinę na te kulki i obtoczę bardzo dokładnie ciastem właśnie każdą kulkę mięsną. Kieliszek i wycinam. Kieliszek powinien być jak najmniejszy. Mój jest taki troszkę za duży do kołdunu, bo powinno być odrobinę mniejsze. Ale wycinamy i teraz znowu zagięłem czasoprzestrzeń. Kończę wycinać kołduny. Jak widzicie, teraz są przesypane mąką, czekają aż się woda zagotuje. Wrzucam je do wrzątku. Gdy się zagotują, gotują się 3-4 minuty po wypłynięciu. Wyjmuję i studzę. Wystudzone kołduny teraz ja będę podsmażał na maśle. To jest jeden ze sposobów podawania kołdunów. Zrumienione, na masełku, pięknie, trochę szczypiorku i można podawać. Ale kołduny są doskonałym dodatkiem do czystego barszczu i do rosołu. Wypróbujcie. Tutaj macie właśnie piękne, przyrumienione kołduny. Trochę szczypiorku. Naprawdę polecam. Zapraszam, wypróbujcie mój przepis.